Jeszcze kilka lat temu budowa S6 w wariancie kołobrzeskim wydawała się nierealna, budowa tunelu do Świnoujścia także. Dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie innej drogi do Szczecina, a droga pod dnem Świny staje się faktem. Również budowa tunelu dla PKP nie jest mrzonką, mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas konferencji prasowej w sprawie przebiegu linii kolejowej w Kołobrzegu. Dzisiaj z punktu widzenia inżynierskiego i z punktu widzenia technicznego wszystko jest możliwe. Możliwe jest tunelowanie również tej przestrzeni w taki sposób, aby dostęp do uzdrowiska Kołobrzeg, do strefy uzdrowiskowej był łatwy, dobry i przyjemny, bo widzimy, jaki w chwili obecnej ta kolizja chociażby, jaki ruch generuje. A z drugiej strony, żeby ta przestrzeń, która jest bezpośrednią otuliną strefy uzdrowiskowej, zyskała zupełnie nowy wymiar. Chodzi o plany PKP dotyczące przebudowy linii kolejowej w mieście. Przedstawiony wariant, czyli dołożenie kolejnej nitki torów na poziomie zero na ulicy Myśliwskiej, jest nieakceptowalny, bo spowoduje m.in. zakorkowanie miasta. Z kolei budowa tunelu podroży inwestycje. PKP zaproponowało, by do tego wariantu dołożył się samorząd. Będzie to kwota rzędu 80-90 milionów złotych. Jest nie do przyjęcia przez samorząd powiatowy. Samorząd powiatowy, którego budżet składa się z ponad 80% środków znaczonych, nigdy nie będzie w stanie sfinansować takiej inwestycji. Dlatego my, dołączając się do wszystkich głosów, które chcą właściwej realizacji inwestycji, dokładamy do tego to, że ta inwestycja powinna być w całości sfinansowana ze środków PLK pozyskanych z Unii Europejskiej. Ten apel Kołobrzegu musi być słyszalny i w PKP, i w rządzie. Determinacji nam nie zabraknie, podkreślała Anna Mieczkowska. Odbyło się 3 maja spotkanie, takie też ponad podziałami, z udziałem wszystkich kołobrzeskich parlamentarzystów. I jesteśmy wstępnie umówieni na wyjazd do Warszawy do pana ministra infrastruktury. Jaki będzie efekt tego spotkania? Trudno dzisiaj nam zawyrykować, ale jedno jest pewne. My, kołobrzeżanie, my samorządowcy pojedziemy tam z jednym przekazem, aby zrealizować największe nasze marzenie, aby ta linia kolejowa nie utrudniała nam wszystkim życia. Do PKP ma być też skierowane pismo z Urzędu Marszałkowskiego. Niewykluczone, że tematem zajmie się także Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Dzisiejszą konferencję prasową nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.